Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 1 września 2009 roku utworzona została Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Dobczycach. Od tego czasu szkoła prężnie działa, kształcąc młodych muzyków. Przez te lata brakowało jej tylko jednego – patrona. Ale w sobotę 18 marca 2023 roku postawiono przysłowiową kropkę nad i. I szkoła oficjalnie nosi imię polskiego kompozytora, pianisty i pedagoga. Rada Miejska nadaje z dniem 18 marca 2023 roku Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Dobczycach imię Franciszka Mireckiego. Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Dobczycach od dzisiaj będzie nosić imię Franciszka Mireckiego. Dlaczego Franciszek? Ponieważ jest to kompozytor zapomniany. A my jako szkoła muzyczna chcemy, aby ten patron na nowo był odkrywany, aby ten renesans jego twórczości na nowo się odradzał. Daje nam to duże możliwości rozwoju i poszukiwania nowych utworów, jeszcze zapomnianych, właśnie tego znamion tego kompozytora Franciszka Mireckiego. W ramach oficjalnych obchodów odsłonięta została tablica poświęcona właśnie Franciszkowi Mireckiemu. Aktu odsłonięcia tablicy dokonała Maria Mirecka-Ligarska, praprawnuczka Franciszka Mireckiego. Tego dnia oficjalnie zaprezentowany został także nowo powstały hymn szkoły skomponowany przez Teresę Frączkiewicz-Kirkow. Hymn wykonała Orkiestra Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Dobczycach pod batutą Marka Hampela. Inicjatorką nadania Szkole Muzycznej w Dobczycach imienia Franciszka Mireckiego była Barbara Ostafin. To bardzo takie jest nietypowe wydarzenie, ponieważ otrzymałam pół roku temu telefon właśnie od pani Barbary Ostafin, czyli autorki monografii o Franciszku Mireckim. I to ona właśnie zaproponowała mi tego kandydata. Ja po spotkaniu z panią Basią i po przeczytaniu tej monografii stwierdziłam, że to jest bardzo dobra postać do tego, aby właśnie nadać imię naszej szkole. Przywraca cię do życia, postać zasłużoną bardzo dla kultury, a przede wszystkim dla muzyki polskiej. Całość wydarzenia uświetniła część artystyczna w wykonaniu Julii Żazonki i Sabiny Kołodziej, a także Żana Piera Meniża i Elżbiety Stefańskiej. Goście mieli okazję także zobaczyć wystawę poświęconą Franciszkowi Mireckiemu pod nazwą Sława i Zapomnienie. Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Dobczycach zaprasza w swoje szeregi. Bardzo zachęcamy do przybywania do naszej szkoły, do nauki w naszej szkole. Mamy 14 klas instrumentów. Mamy też takie instrumenty, które są bardziej niszowe i w innych szkołach niespotykane, jak na przykład obój czy puzon. Na tych instrumentach właśnie można uczyć się w naszej szkole. Także serdecznie zapraszamy, zachęcamy i już oficjalnie do Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Dobczycach imienia Franciszka Mireckiego. Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa.